Srebrna księżniczka, epilog, to znaczy zakończenie. Właściwie to zakończyła się już moja bajka, ale rozumiem, że chcielibyście się dowiedzieć, jak się potoczyły losy naszych bohaterów. No więc w skrócie to było tak. Miła przespała w karczmie jakieś 3 dni i 3 noce, a jak otwarła wreszcie swoje oczy, to spytała się przestraszona. Mamy nowy rok czy lato? Dzisiaj jest dopiero 4 stycznia, odparła Suzanka. A gdzie jest Prokonos? Czy odjechał? Dopytywała się nadal Miła. A gdzieżby? Ani na krok jej mość nie odstąpił. Dzień i noc tu pod drzwiami koczował i pilnował, żeby się jej mości nic nie stało. Zuzanka uśmiechnęła się do księżniczki. Prokonos tymczasem podparł głowę na rękach i podsypiał przy stole. Jak otwarły się cicho drzwi i główka zajrzała do środka, a następnie cała panienka do kuchni wkroczyła. Miła nałożyła kołacz na talerz, postawiła go z trzaskiem przed Prokonosem i wyrzekła. Polecam świeży wypiek. Prokonos otwarł oczy, popatrzał zdziwiony na panienkę, aż wreszcie ją poznał i skoczył na równe nogi. No nie dziwota, że Prokonos Miłej nie mógł na pierwszy rzut oka rozpoznać. Miła była ubrana bardzo na ludowo. Warkocze zaplecione w koronę, uzdobione wstążkami, kolorowy serdaczek i spódnica w pasy i kwiaty. Do tego koronkowe podpaski i halki. Po prostu prześlicznie. Jak się czujesz, skarbie? Spytał Prokonos. Na to zakręciła się Miła, że aż jej falbanki zafurkotały i złapała Prokonosa w objęcia. Razem zaczęli po izbie skakać, tańczyć i wydziwiać, nawet bez muzyki. No tak, Miła ozdrowiała wreszcie, a nowina ta poszła szybko na zamek, na co królowa Barbara jako pierwsza przyjechała i przywiozła ze sobą 4 bryczki różnych rzeczy, a żeby córunia wszystko, co jej potrzebne jest, pod ręką miała. W międzyczasie postanowił król Justyn radę wraz z ciociunią Sybilianą, które jak zwykle wszystkiego się wyparły, na wszelki wypadek bardzo daleko od zamku wysłać. Do ślubu z Pepe w końcu nie doszło, bo rozeźlony królewicz Pepe jeszcze w noc sylwestrową dekret ślubny w drobne strzępy porwał i natychmiast zamek opuścił. Jego wybór padł na wyspę, która tak daleko od królestwa leżała, że trzeba było 10 dni statkiem tam płynąć, a wyspę tą wygrał kiedyś jego generał od kacyka z piórkiem w nosie w karty. A Justyn długie lata nie wiedział, co ma z tą wyspą zrobić. Justyn był na tej wyspie tylko 1 raz. Bo mu się zawsze niedobrze od chybotania na statku robiło. A więc pozostawił tam zarządcę królewskiego, który lubiał upały i o tej wyspie już więcej nie myślał. Miła natomiast powróciła zaraz w lutym na zamek do rodziców, a Prokonos wrócił do pracy, no to znaczy do swojego królestwa, w końcu musiał nim ktoś rządzić. Nie mówiąc o tym, że było teraz sporo roboty, bo się jego królestwo mocno powiększyło. Po pierwsze, to król Justyn z wielkiej wdzięczności odkupił od Żyda Izaaka z powrotem te pół królestwa, a także dodał mu trochę własnej ziemi, bo miał nadzieję, że Prokonos poprosi o rękę księżniczki Miłej. Jak się ku wiośnie zbliżało, przeprowadzono cały dwór znowu na zamek nad jeziorem, bo jezioro się odczadziło i rybki w nim znowu pływały, a ważki nad wodą szybowały. Wicek gonił teraz każdego dnia przez las raz na gospodarstwo, gdzie z Malwinką kury z rana wyganiał, a raz na zamek,
gdzie po południu Miła wraz z damami z wyższego towarzystwa ich ufryzowane pieski na spacer wyprowadzała. A co mu się udało ze stołu ściągnąć, zakopywał sobie pod swoją ulubioną sosną. Miła i Prokonos bardzo się zaprzyjaźnili. Ku wielkiej radości swoich królewskich rodziców pobrali się 2 lata później. Od tego czasu jeździli często na ekspedycje, bo się wspólnie innymi narodami i tradycjami interesowali. Prokonos, którego z młodymi karczmarzami przyjezdne więzy łączyły, przysłał im zupełnie niespodziewanie w lecie budowlańców z obcego kraju. Potężne chłopy z długimi, jasnymi włosami rozbili sobie na skraju polany niedaleko karczmy cały obóz z pałatkami i kuchnią polową i nawet wychodkiem i zostali tam aż do jesieni. Postawili oni najpierw stajnię dla Tomasza i to na 50 koni. Prokonos znał dobrze Tomasza marzenie. Prawdziwa stadnina ze szlachetnymi konikami. I jak ta stajnia wreszcie stanęła, posłał mu Prokonos pierwsze 3 klacze i młodego ogiera, a wszystkie były z papierami. Młodzi karczmarze myśleli, że to budowanie na stajni się zakończyło, ale nie. Jednego dnia przyjechały nowe fury z drągami i obcokrajowcy pewnego pięknego dnia zerwali cały dach z karczmy. Róża była w tym czasie na targu w miasteczku i jak po południu wróciła, to by się prawie obaliła, jak swoją karczmę bez dachu zobaczyła. Chłopy ale przepracowali całą noc przy blasku księżyca i następnego dnia miała Róża całe 1 piętro więcej, a do tego potężny taras z widokiem na las. Młodzi karczmarze myśleli, że no, na tym się teraz skończy to budowanie, ale gdzie tam? Jak karczma była gotowa, przyjechała cała nowa brygada tych potężnych blondynów i przywieźli nowe fury pełne drągów. Tym razem złapał ten najstarszy chłop, co miał w grupie coś do powiedzenia, Zuzankę za rękę i powlógł ją za sobą aż na drugi koniec polany. Tam rozwinął przed nią zrolowane plany i ganiał z nią po tej polanie wielkimi krokami tam i z powrotem, odmierzając powierzchnię. A mówić musieli z sobą na migi, bo się inaczej nie rozumieli. Jak wieczorem królewski leśnik do karczmy powrócił, zastał swoją żonkę spłakaną w kuchni. Róża tylko machnęła ręką, jak Jaroch do izby wszedł i na nią pytająco spojrzał. Zuzanka ale zaczęła na jego widok dopiero co beczeć. – Co się stało? – zawołał Jaroch. – Czart uciekł! – Nie! – beczała Zuzanka, a Róża popukała się lekko w czoło. – Będziemy mieć... – Córkę? – spytał Jaroch. Tupnęła Zuzanka nogą. Synko? Nie! Stancję! Zabeczała Zuzanka i nagle zaczęła się niemądrze śmiać, a potem znowu płakać. I tak na zmianę. Róża westchnęła tylko i spojrzała do nieba. Co to jest stancja? Czy to coś z końmi? Spytał Jaroch. Na to roześmiały się Róża i Zuzanka histerycznie. Stacja to jest taki dom dla czasowników, co mają słabe nerwy, żeby sobie odpoczęli i na las popatrzeli i na spacer chodzili. Rozpoczęła Zuzanka. No to jako pierwszy gość pewnie królowa Barbara przyjedzie. Stwierdził mędrkowato Jaroch. A salwa śmiechu z karczmy zabrzmiała aż po pałatki potężnych blondynów. –
Budowa stacji trwała aż do jesieni. Powstał prześliczny zajazd z pokoikami, balkonikami, drewnianymi mebelkami, salą taneczną, dużą kuchnią i prawdziwą łaźnią do pluskania i kąpania. Zuzanka była w siódmym niebie. Razem z Malwiną chodziły od pokoju do pokoju, wybierały materiały na kotarki i na piernaty i wystrajały całą stancję w kwiaty. Jaroch był oczywiście nadal królewskim leśnikiem, a ponieważ go mocno ceniono, awansował do grupy doradców. A byli w tej grupie masztalerz, zarządca zamku, zarządca ogrodów i menażerii oraz skarbnik królewski. No i teraz jeszcze Jaroch jako królewski leśnik. W miasteczku zacierał Izak Goldfuss ręce. Cieszył się ogromnie, że tak długo zwlekał ze sprzedaniem swojej kamienicy. Aptekarz wprawdzie chciał mu sporą sumkę zapłacić. Izak czekał, ale ile mu kupiec jemioła za tą kamienicę by dał. Jak to zupełnie nieoczekiwanie. Przed paroma dniami to było, karczmarka Róża Gawronowa do niego zajechała. Goldfuss wiedział dobrze, że karczmarka z samymi królami jest zaprzyjaźniona, więc ukłonił się do niej i wprowadził kobietę do dużego salonu. Młody mężczyzna towarzyszył Gawronowej. W rękach trzymał dość duży pakunek zawinięty w prześcieradła. Przedstawiam mojego narzeczonego Tomasza Jaskulskiego, przedstawiła Róża chłopa. A, guten tag, słyszałem i gratuluję, bald Hochzeit. Izak Goldfuss świrował w stronę pakunku. Jego nos zwietrzył dobry interes. Pociągnął więc za linkę, dzwoneczek zabrzmiał. Rebeka, przyniesie ciastki i syrup wasa, mamy gości, zakrzyknął do kobiety, która się we drzwiach pokazała. Róża na jego zapytanie wspomniała krótko o srebrnej księżniczce, która się na szczęście w Sylwestra odczarowała i w księżniczkę miłą znowu zamieniła. Izak cieszył się, że ta smutna historia tak dobrze się zakończyła, jednak trochę też żałował, że mała tancereczka już nigdy w jego witrynie nie zatańczy. Coś mu w życiu brakowało, odkąd ją z oczu stracił. Wtem wyrzekła Róża, że chciałaby jego kamienicę odkupić dla swojej córki Malwinki, dla której tutaj krawieckie warsztaty oraz rękodzieło modne chciałaby otworzyć. – A ile mnie pani za tą kamienicę może oferować? – spytał Izak. Róża pokazała tylko ręką na pakunek, który Tomasz nadal przez ramię przełożony trzymał. Za ten pakiet? A co tam jest? Nerwowo trochę kręcił się Izak na krześle. Tomasz, poproszę! Wyrzekła tylko Róża i wdrapała się trochę nieudolnie na ryczkę. Tomasz ostrożnie ściągnął te prześcieradła i podał jej prześliczną suknię, srebrzysto-diamentową, a była to oczywiście ta suknia balowa od Miłej, którą Róża teraz sobie przed brodą trzymała. Izakowi zleciał binokel z nosa. To jest Rebeka? Wrzasnął Izak tak nieziemskim głosem, że przestraszona Rebeka jak huragan do izby wpadła. – Rebeka, popatrz! – bełkotał wzruszony Izak. – Rebeka, nasza księżniczka, nasza Fräulein do nas powróciła. Popatrz, nasze ukochane cudeńko, a jak urosła! No i tak. Róża była bardzo zaradna. Sprzedała Żydowi suknię diamentową, która Miła jej podarowała i została właścicielką kamienicy z przybudówką i chlebikiem. I to w samym środku miasteczka, zaraz pomiędzy apteką i budą kramarza.
I zaraz tego samego dnia zrobiła z Izaakiem dobry interes i u niego wszelkie maszyny krawieckie i wszelkie przybory tekstylne zamówiła. I wkrótce powstały w kamienicy warsztaty krawieckie dla panienek, gdzie Malwinka od jesieni na naukę poszła. A jak Malwinka dorosła, to otwarła w miasteczku sklep z modnymi sukniami i rękodzielnictwem, dokładnie tak jak Róża sobie przed latami wymarzyła. Izaak zacierał więc nadal ręce i przyglądał się, jak Jonasz szyld spod bramy odbijał. Za tylko 3 dni odjedzie już ostatni wóz z pakunkami i Izaak wraz z Rebeką zamieszkają wreszcie w Hauptstadt. Tam mianowicie wykupił Izaak zaraz 3 kamienice, które w jednym rzędzie obok siebie stały. Izaak robił rundę przez pomieszczenia. Cicho było w domu. W kantorze siedział Pietrek i robił rachunki. Izaak zszedł do kuchni, gdzie Rebeka ostatnie gary do skrzyń pakowała. Rebeka, kobieta w średnim wieku, usiadła nagle ciężko przy stole i podparła głowę rękami. Potem westchnęła smutnie. Rebeka, w Hauptstadt ist auch schön. Izaak rozumiał, że kobieta cierpi. Rebeka ale pokręciła tylko głową. Was denn? Spytał Izaak. Peterlein. No tak, Pietrek. Chłopaczek około 12-letni wkroczył w ich życie gdzieś przed 3 laty. Jak wtedy mały bajtel pociągnął na targu Izaaka za fartuch i stwierdził, że go jemioła o całe 2 dukaty szpetnie oszukał. Co się też sprawdziło, jak Izaak dokładnie jeszcze raz wszystko przeliczył. Od tej pory chodził Pietrek jak piesek za nim, uważał na oszustów, a także zanosił zakupione rzeczy do domu. Rebeka i Izaak, którzy własnych dzieci nie mieli, zajęli się w końcu Pietrkiem, który z licznej rodziny pochodził. Nauczyli go pisać, czytać i rachować. Pietrek spędzał calutki dzień w kamienicy, a na noc szedł do domu, gdzie rodzicom zarobione grosiki musiał oddać. A od tego czasu, jak pozytywka w witrynie cuda robiła, to został Pietrek nawet na noc w kamienicy, gdzie zaraz obok witryny na worku z sianem sypiał, ażeby na cudowną panienkę uważać. Izaak, podobnie jak Rebeka, też już od paru dni o małym Pietrku rozmyślał. Wtem podjął decyzję, otworzył energicznie drzwi i zawołał chłopaka do kuchni. A wkrótce potem ubrał się odświętnie, zabrał dokumenty i ruszył na skraj miasteczka, gdzie biedne ludziska mieszkali. Za miasteczkiem w kierunku Mokradeł ciągły się budy biednych ludzi. Izaak z chusteczką pod nosem zaczął się dopytywać, gdzie to mały Pietrek mieszka. Wreszcie stanął przed rozwalonymi drzwiami. W środku zastał brudną babę bez zębów i pijanego chłopa, którzy Izaaka zaraz od najgorszych nawyzywali. Aż pomachał Izaak woreczkiem z dukatami, na co ucichli trochę rodziciele Pietrka. Szanowna pani, ja mam taki interes w związku z panim synem Pietrkiem. Otóż chciałbym go do Hauptstadt na nauki zabrać ze sobą. Izaakowi udało się wreszcie skrzeczącą babę przegłosować. Baba, co ten Żyd chce? Ryknął z izby chłop, brzydko się po brzuchu drapiąc. Chce Pietrka od nas odkopić, wrzasnęła baba. Tych podciepów i tak już jest w chałupie za dużo, oddaj mu go. Ale weź za niego dużo dukatów, wydarł się znowu chłop. A to była prawda, podciepów w domu było chyba ze 12. Właściwie to sami rodziciele nie mogli się ich doliczyć. Więc podpisała baba dokument, to znaczy odcisnęła brudnego palucha pod pismem i zagarnęła woreczek z dukatami. Izaak obwieścił jeszcze, że będzie rocznie sumkę aż do pełnoletności Pietrka im przesyłał. Pożegnał się szybko, ażeby go znowu nie nawyzywali albo wyszturchali,
i ruszył przez rynsztoki i śmierdzące góry śmieci z powrotem do kamienicy. Pietrek został więc przez Izaaka i Rebekę zaadoptowany, co w Hauptstadt wielką pieczęcią pod dokumentem oficjalnie u notariusza zapisano, a suknia po srebrnej księżniczce dostała w bocznej kamienicy całe własne piętro. Izaak wystawił suknię na środku pomieszczenia i ogłosił, że ta suknia z magicznej pozytywki w przecudowny sposób się odczarowała i pewnie takoż sama cuda robi. Co wprawdzie nie było sprawdzone. Ludziom ale nie trzeba było dwa razy powtarzać. Kolejka ciągnęła się znowu przez pół ulicy, bo także w Hauptstadt miał każdy pobożne życzenie. A żeby mieszkanie dostać, albo głośnego sąsiada się pozbyć, lub szybko bez pracy do dużego majątku dojść. Cała kamienica boczna wyglądała teraz jak skarbiec królewski. Na dole w koszyczkach ładnie poukładane leżały miniaturki i pierepałki, wszystko do kupienia. Na pierwszym piętrze była srebrna suknia wystawiona. Dziewczynka, ubrana w białą suknię ze świętej komunii, grała rzewnie na cymbałkach, a jeszcze jedno piętro wyżej można było mumię w sarkofagu i lwi łeb i obrazy, a w końcu liczne witryny z kryształami, porcelaną oraz jubilerskimi wyrobami podziwiać. Kupa osiłków, a wszystko to jakieś pociotki byli, stała po rogach. Chłopy uważali, co by ludzie nic nie ukradli i za długo przed suknią nie stali. Izaak tak dobrze robił interesy, że dokupił wkrótce cały statek handlowy, a Pietrek, który teraz się Peter Goldfuss nazywał, zrobił się z czasem wielkim morskim kapitanem i handlarzem. Za to daleko na morzu, na tej wyspie, panowała ostuda. Sybiliana i Rada już nie były tak mocno zaprzyjaźnione, tylko kłóciły się całe dni, a która to z nich jest mądrzejsza i wyższa, i która więcej królewska. Podzieliły wyspę na pół i ogłosiły się królowymi. Sybiliana była królową wschodniego archipelagu, a Rada królową zachodniego. Rybacy z piórkami w nosie klupali się tylko po czole, ale król płacił dobrze, więc nosili te królewskie fochy, donosili im ryby na patyku i wino z banana oraz uważali mocno, ażeby obydwie królowe z wyspy nie uciekły. Teraz ale opuszczamy naszych bohaterów i życzymy im wiele szczęścia. No i oczywiście jeszcze małej siostrzyczki dla Malwiny, bo wiemy, że ona chłopczyków nie lubi.